Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażę Wam nowe zabawki z McDonalda. I nie tylko zabawki, ponieważ w McDonaldzie pojawiła się seria zabawek z nowej części Lego Przygody, ale również książki dla dzieci. To może najpierw od tych zabawek zacznijmy. Mamy tutaj całą kolekcję i wygląda na to, że przez kolejne dwie tury, czy trzy tury nawet, nie wiem jak często oni zmieniają zabawki, ale będzie długo, będą długo jeszcze te zabaweczki, ponieważ są po cztery. Teraz mamy tego dziobaka Emmet, czy jak on się nazywał. Była chyba jeszcze ta i nie wiem, chyba ten, ale pewna nie jestem. Teraz są cztery zabawki. No to jeszcze będą raz cztery i drugi raz cztery, więc długo będzie w maku. Lego Przygoda na to wygląda. My mamy takiego dziobaka, nie wiem co to jest ten chyba z Duplo zbudowany, no i Emmeta. I tak, cóż one robią? To są, zobaczcie, takie na takich haczykach, można sobie je gdzieś przyczepić, powiesić jego również. I w środku mamy coś do zabawy. Z tego, co czytałam w internecie, to ta dziewczyna ma jakąś wyrzutnię, a ten, czy jak on tam wygląda, ten, który teraz jest, to ma jakąś chyba grę przesuwaną z kuleczką, coś takiego. W każdym razie tak mi się to skojarzyło, a że taką grę mamy już kiedyś z Maka, więc wzięłyśmy te dwa. Tutaj mamy kółko i krzyżyk, czy też raczej grę na zasadzie kółka i krzyżyk, bo mamy obrazki. Mamy białą planszę i teraz, jak będziemy, zobaczcie, obracać, mamy dziewczynę. Jeden gracz jest dziewczyną, drugi gracz jest chłopakiem. W drugą stronę, jeśli obrócimy, albo, o, tu się obróciło, w drugą stronę jest chłopak, albo też po prostu dwa razy trzeba obrócić. Raz obrócimy w prawo, jest dziewczyna, drugi raz jest chłopak i trzeci raz potem po grze znowu obracamy planszę na biało. I zasady tej gry są takie jak kółko i krzyżyk, czyli musimy mieć 3 swoje buźki, żeby wygrać. Bardzo fajna gra, bardzo fajna taka, można powiedzieć, podróżna wersja gry. Można ją ze sobą wszędzie zabrać, w plastikowym pudełku, schować nawet do torebki czy do plecaka. I tak samo ta. To jest układanka. Układanka, która kojarzy mi się z układanką, którą ja miałam w dzieciństwie. Oczywiście nie ten wzór i nie coś takiego, ale była właśnie, były takie układanki kiedyś, że było jedno puste pole i trzeba było przesuwać, żeby ułożyć. Czy mi się to teraz uda zrobić? Ułożyć cały obrazek, a chyba jest, za bardzo pomieszane to nie było, tak, wydaje się, że jest zrobione, tak wygląda gotowy obrazek, jedno miejsce jest puste, bo potrzebne jest do przesuwania tych puzzli, więc fajna rzecz i będę szukać, czy można kupić takie układanki, no oczywiście nie z Lego, tylko jakieś inne, większe, bo jest to naprawdę fajna rzecz. I Martynce też się spodobała. No i mamy jeszcze w maku książki. Książki. Podobno będzie 12 tomów. Teraz mamy dwa pierwsze tomy. Nie chcę się wyostrzyć. Jest. To jest tom drugi, tutaj jest tom pierwszy. Będą to książki prawdopodobnie o dinozaurach. Tak mi się wydaje, że wszystkie będą o dinozaurach. I to jest seria, o, McDonald's za pomocą swojej strategii pragnie rozbudzić w dzieciach zamiłowanie do czytania oraz ułatwić rodzicom wspólne spędzanie czasu. Lektura ciekawych książek może zaszczepić dzieciom nieprzemijającą miłość do czytania. U nas tego zaszczepiać nie trzeba, ale lubimy wszelkie książeczki, więc musiałam kupić te również, mimo że dziewczyny chciały w zabawki w Happy Mealach, no to osobno można też kupić książkę. Jeżeli nie chcecie do Happy Mealów zabawki, możecie wziąć książki, ale możecie również kupić tylko książki albo tylko zabawki. 6 zł kosztuje jedna sztuka w McDonaldzie, gdy się kupuje książkę czy zabawkę, także nie trzeba od razu całego Happy Meala. Jeżeli nie jecie takich rzeczy, no to można kupić tylko zabawkę czy tylko książkę.
No i tak, mamy tutaj bliźnięta i spotkanie z tyranozaurem. Mamy tutaj rodzinkę drzewodomskich, którzy przenieśli się za sprawą wehikułu czasu do bardzo odległej ery dinozaurów. Tutaj ten ich wehikuł stał się ich domkiem na drzewie, tam rodzice są w środku i rodzice mają dwie pary bliźniąt, starszych i młodszych. No i oni znajdują małego dinozaura. I w tej historii, w tym tomie goni ich wielki dinozaur. Oni z tym malutkim dinozaurem przed nim uciekają. W końcu wydedukowali, że ten dinozaur właśnie jest mamą tego malutkiego. No i oddali mu zgubę, dziecko i dinozaur zostawił ich w spokoju, a dinozaur był tyranozaurem. Spójrzcie, jaka duża czcionka i jak przejrzyście jest to wszystko tutaj napisane. Nie ma żadnego problemu dziecko z samodzielnym czytaniem tej książki. Nie jest to aż taka długa historia. Ona ma ile stron? Zaraz zobaczymy. 21 stron, a na samym końcu fakty o dinozaurach. Z tym, że zobaczcie, jaki to jest mały format. 21 takich stron to nie jest to samo, co 21 stron w standardowej książce oczywiście. Na końcu mamy fakty o dinozaurach, czyli tutaj o tyranozaurach, o ich długości i zobrazowane na samochodach. Tutaj mamy o jak wyglądały. I tak samo jest w drugiej książce. Tutaj jest bliźnięta, odkrywają Diplodoka i też taka sama czcionka, takie same ilustracje i też dość sporo stron, ale małego formatu, czyli nie jest to aż tak dużo do czytania, jakby się mogło wydawać, zwłaszcza, że nie każda strona to jest z tekstem, bo są też z ilustracjami albo właśnie pół na pół. No i fakty o dinozaurach Diplodoki, że mieszkały na obszarze dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, też jest długość ich i jak wyglądał Diplodok. Też jakieś tutaj ciekawostki, więc bardzo fajne książki. Zastanawiam się, czy będziemy je zbierać i chyba będziemy je zbierać. Będziemy musiały sprawdzać w McDonaldzie, kiedy będą się pojawiać kolejne tomy, no i kupować same książki. Więcej zdjęć tych McDonaldowych rzeczy znajdziecie na blogu, w opisie do filmu jest link, a ja już Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.